Rekord rzadko w poprzednich latach przegrywał tak wysoko z kimkolwiek. To zdarzało się jedynie w Lidze Mistrzów, a teraz już początek meczu i Mala Guti otwiera wynik. O tym, o czym wspominaliśmy, rekord miał lepiej grać w defensywie, ale po tym, jak to rekordziści stworzyli zagrożenie pod bramką rywala, pierwsza akcja ofensywna gospodarzy przynosi im gola. Ale tutaj widać, ile daje duży i silny pivot, który potrafi zastawić się z rywalem na plecach. Niespełna dwie minuty, a tutaj Konstrakt już miał dwie doskonałe sytuacje do zdobycia bramki. Teraz kolejna okazja i znowu ten Mala Guti, on sieje prawdziwe spustoszenie. Dzisiaj szóstym zawodnikiem Konstraktu na parkiecie na pewno będą chcieli być jego kibice. Oni tutaj od pierwszych minut prowadzą gorący doping. Jak na razie on dodaje skrzydeł gospodarzom, a tutaj ruszył prawą stroną Maciej Jankowski. Zagrywa przed te pole karne. Marek odegrał futsalówkę. Naciskany w tej sytuacji Budniak walczy o piłkę w parterze. Nie ma mowy tutaj o żadnym przewinieniu. Rusza Konstrakt, uderzenie z lewej flanki. Dobra interwencja na brata. Jeszcze będziemy chyba mieli odłożone przewinienie. Widać, że siedzi dzisiaj piłka na nodze zawodnikom rekordu, no bo wczoraj większość z tych strzałów lądowała albo wysoko ponad poprzeczką, albo gdzieś tam na suficie hali w Lubawie. Rakicie podanie, pole karne i teraz chyba poprzeczka uratowała Lubawian. Jeszcze Rakic nieczysto trafił w piłkę. Znowu do wysokiego pressingu błyskawicznie przechodzą podopieczni Dawida Grubalskiego. Nawrat. Chciał oddać się piłkę praktycznie za darmo. I teraz okazja, Lucero! Broni Nawrat. Nawrat dobrze czyta w tym dzisiejszym spotkaniu grę rywala. Korsunow z ostrego kąta! Musiał wyciągnąć się jak struna. Zabrakło teraz nabiegnięcia z lewej strony właśnie od Mateusa. Mateusz traci futsalówkę, Lucero. Zwolnił tempo tej akcji, uderza na bramkę, broni nogami Nawrat. Mieli teraz pretensje o tę decyzję do arbitra. Kibice Konstraktu. Rusza ją Lubawianie, uderzenie! I świetnie przenosi futsalówkę nad poprzeczką po tej robinsonacie Bartłomiej Nawrat. Kolejny out dla rekordu. Teraz Korołyszyn stracił futsalówkę i okazja dla Konstraktu. Kapitalnie między słupkami zachował się Nawrat. Takie piłki od Bartłomieja Nawrata, no to Marek po prostu musi gasić, musi chociaż tą chwilę przytrzymać i poczekać na ruchy partnerów. Korołyszyn, pole karne tutaj, wypracował sobie sytuację strzelecką Marek. Też to jest to, co charakteryzuje Wiktora Lopeza Gonzaleza, to jest bramkarz, który praktycznie do samego końca stoi na nogach. Mala Guti odebrał piłkę, Mala Guti, pomylił się o centymetry. Chcą teraz zaatakować się konstruktorzy, ale teraz jest świetnie. Musi być kartka, jeżeli jest gwizdek sędziego, musi być kartka w tej sytuacji. Trzecią lotę piłki. Leszczak. I mamy żółtą kartkę. To musiała być i mamy czerwoną, no właśnie, Jankowski. Maciej Jankowski wylatuje z boiska. Otwiera się szansa dla rekordu Bielsko-Biała. Jak był przed chwilą Janik Orpela, to wtedy musi wyjść bramkarz i skrócić kąt. No a Wiktor Lopez zrobił to naprawdę fantastycznie. Mateusz Ferreira! Go! Brazylijczyk wlewa nadzieję w serca kibiców rekordu. No i to jest to, co może ponieść teraz drużynę Jesusa Lopeza Garcia. No niesamowite, tyle nachwaliliśmy się Wiktora Lopeza. Ile osób, tyle opinii. Kriezel, on potrafi kropnąć z dystansu. Pedrinho teraz bierze się za rozgrywanie piłki w ekipie Konstraktu. Podąża za nim niczym dzień zastawnik. Raz okazja i słupek ratuje rekord. Wylądowała na prawym słupku, cały czas w natarciu. Kapitalnie! Gol! Raszkowski! 27. bramka zdobyta przez zawodnika Konstraktu w tym sezonie Fogo Futsal Ekstraklasy. Na niespełna 10 minut przed końcem meczu Konstrakt ponownie na prowadzeniu. No chyba posłuchał mnie Kuba Raszkowski, jak powiedziałem, że nie jest w tym spotkaniu w optymalnej dyspozycji, ale zobaczmy, fantastycznie rozegrany, stały fragment gry przez Konstrakt. Teraz okazja, Adriano Lemos.
Sędziowie nie dopatrzyli się tutaj faulu. Nie zadowoleni kibice Konstraktu. Ostatecznie rozległ się gwizdek arbitra. Dosyć się późno. No bardzo długo teraz zwlekali za jeszcze tą decyzją arbitrzy. Jeszcze rzutą kartką ukarany Budniak. Nie rozumie decyzji arbitra. Przedłużony rzut karny dla Lubawy. Kto okaże się tutaj lepszy? Kto wygra wojnę nerwów? Lugero czy Nawrat? Lugero i gol! Trafił w same widmy Lugero! 3-1! Konstrakt prowadzi w meczu numer 3 wielkiego finału fazy play-off FOGO Futsal Ekstraklas. To jest coś niesamowitego, no nie dało się lepiej uderzyć. Ale nie może być inaczej, bo dzisiaj nie jest dokładność mocną stroną rekordzistów. Przekroczył przepisy Malagut i on zagrożony żółtą kartką. To jest druga żółta kartka, czerwoną proszę bardzo. Dla Malagutiego. Nie zgadza się z decyzją arbitra grać Konstraktu. Rekord musi się śpieszyć, przegrywa różnicą dwóch goli w meczu numer 3 w całej serii 0-2. Teraz podanie w pole karne i gol! Mateusz Ferreira jeszcze nabawił się tam jakiegoś urazu przy tym trafieniu do siatki. No kto jak nie on, kto jak nie on mógł tutaj jeszcze podłączyć rekord do tlenu, no ale właśnie, strata tego zawodnika to będzie niesamowity cios w stronę drużyny Jesusa Lopeza Garcia. Chyba nadciągnął mięsień w tej sytuacji Mateusz Ferreira. 17-9 w strzałach celnych. Mocne uderzenie, ale broni, łapie piłkę. Nie widzimy, jak próbują teraz zamrozić to spotkanie konstruktorzy, czyli najprostsze środki, jeżeli chodzi o rozegranie stałego fragmentu gry. No i to wybijanie z rytmu podopiecznych Jesusa Lopeza Garcia. Chcą jak najdłużej utrzymać się przy piłce, oddalić grę od własnego pola karnego, ależ to była szansa niewykorzystana przez Lugero. Bartłomiej Nawrat tutaj popełnił błąd, że ta piłka w ogóle przeszła między nogami Nawrata, no ale ta druga interwencja, no coś fantastycznego. Wychodząc do pressingu, od razu zrobił ruch, w pole karne, gdzie Kacper Sendlewski odcinął podanie. Kurpela. Teraz zagrana piłka w pole karne, okazja, ale blokują ten strzał rekordziści! Słupek ratuje! Teraz Pieszczan! Podaje na prawą stronę do Kubika. Kubik w pole karne! Uderzenie! I gol! 4-2! Przewraca bramkę jeszcze Wiktor Lopez Gonzalez! Tutaj już nic się nie zmieni! I jeszcze z Ekonomacem mistrzem Serbii jeszcze rekord próbuje zmienić wynik tego starcia. Koniec. Cieszą się Lubawianie. Szał radości na trybunach. Łzy wzruszenia. Konstrakt Lubawa, mistrze Polski Anno Domini 2023. Kiedy było wiadomo, że w wielkim finale Konstrakt zagra z rekordem, chyba niewielu ekspertów stawiało na podopiecznych Dawida Grybalskiego. Oni rozegrali więcej meczów w drodze do finału niż rekord. Oni w sezonie zasadniczym częściej gubili punkty. Rekord do momentu, aż zagrał w Lubawie, nie przegrał ani jednego spotkania na wyjeździe. Jeszcze uściskę dłoni prezesa FOGO Futsal Ekstraklasy Pawła Broskowiaka. Wręcza również medale prezes firmy FOGO, tytularnego sponsora. I wręcza Pawłowi Budniakowi, kapitanowi rekordu, Paweł Broskowiak, prezes FOGO Futsal Ekstraklasy, pamiątkowy puchar za zdobycie wicemistrzostwa. No i również brawa. Brawa dla rekordu Broskobiała, bo tak czy siak sezon obfity w puchary był. Tylko raz rekordzistom udało się zdobyć w meczu przeciwko konstruktorom w tej serii finałowej 3 gole. I dzierży już w rękach ten okazały, przepiękny puchar za mistrzostwo Paweł Broskowiak. Tak! Zaczyna się wielka feta w Lubawie. Konstrakt! Wypadł jeszcze Lubawa, Wiktor Lopez. Przewracają się zawodnicy Konstraktu. Oni są już pijani szczęściem.